Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam gotowe danie. Risotto orientalne o smaku curry z warzywami. Kto to wymyśla takie nazwy? Marka MK. Wege dla każdego. Bez dodatku konserwantów. Naturalne składniki. Mamy tutaj jak to przygotować. W mikrofali ja nie zrobię, bo jestem w lesie. W większym naczyniu też nie zrobię, bo takiego nie mam. Zrobię sobie na trzeci sposób, czyli całość wyłożę do naczynia. Waga 280 gramów. Kaloryczność to 574 kilokalorii. Czyli bardzo dużo, jak na danie wegetariańskie. Oczywiście produkt polski. Wszędzie tu podkreślałem, że jest bez konserwantów. Co mamy dokładnie w składzie? Ryż paraboliczny 20%, ciecierzyca 20%, dynia 17%, cebula 7,5%, papryka czerwona 7%, nasiona słonecznika 5,5%, woda, groszek zielony, olej rzepakowy, pasta orzechowa, sos sojowy, koncentrat jabłkowy, koncentrat soku jabłkowego, curry, mieszanka przypraw, sól kamienna, czosnek, koncentrat soku cytryny oraz imbir. No i rzeczywiście nie ma tu nic dziwnego, czyli jak najbardziej jest to wszystko ok. Według mnie. No jedynie brakuje mięsa, ale jako, że to jest dosyć wysokokaloryczne, więc będzie chyba ok. Wege dla każdego, czyli dla mnie też. Zapakowane jest to w kartonik, którego można się już pozbyć. Nie będzie potrzebny. Całość jest dania na takiej tacce. No i można podgrzać to w różny sposób. Ja sobie podgrzeję to w jeden z trzech podanych sposobów. To jest niby tutaj bardzo ładnie opisane. Danie wegetariańskie inspirowane kuchnią indyjską. No, zobaczymy, czy ten wyrazisty smak przypraw tutaj będzie. Czy to po prostu będzie taka polska wersja po indyjsku. Bardzo krótki termin przydatności. Ja to kupiłem na początku lutego, a to jest ważne jedynie do maja. Czyli raczej na jakieś dłuższe zapasy się nie nadaje. No, nie jest to w puszce czy w słoiku, więc stąd pewnie dlatego taka krótka data. Tak to się prezentuje. Ja to oczywiście sobie przełożę do miski. Widzę, że to trochę jest takie lekko suche. Może w mikrofali albo podgrzewając w takim opakowaniu będzie to dobrze. No ale akurat tutaj według mnie trzeba będzie troszeczkę wody dodać. No, sam jestem ciekaw, jak to będzie smakować. Czy to rzeczywiście będzie takie typowo indyjskie? Powiedziałbym na ostro. Czy to tylko taka wersja po polsku? No i się powoli podgrzewa. Od czasu do czasu trzeba troszeczkę wymieszać. Będzie gotowe.
danie podgrzane, można się zajadać. Niestety na początku danie było takie dosyć mocno suche. Nie wiem, jak to by wyszło w mikrofali, czy podgrzewane na tej tacy z wodą. No ale tutaj musiałem dosyć sporo wody dolać, bo inaczej by się to wszystko przykleiło do naczynia. No i było widać, praktycznie cała taka miska zajęta, ciężko było coś wymieszać. Także ciężko było to podgrzać bez wody. No ale jak to wszystko smakuje? Bardzo świetnie. Czuć właśnie takie indyjskie zapachy. Chociaż zazwyczaj indyjskie są dania ostre. No i zazwyczaj jest jakiś sos pomidorowy czy coś w tym rodzaju. A tutaj tego nie ma. Tutaj ewidentnie według mnie troszeczkę tego sosu pomidorowego brakuje. No i oczywiście nie wszyscy pewnie lubią ciecierzycę. Tam czasami można sobie zjeść. Mi ona nie przeszkadza. Ale wolałbym na przykład, żeby zamiast tak dużej ilości ciecierzycy była na przykład papryka. Ale taki to przemysł, przepis producenta. No czuć oczywiście bardzo dobrze te przyprawy indyjskie. Ale troszeczkę czegoś mi tutaj brakuje. Na pewno ostrości. Dla tych, co lubią łagodne, to pewnie będą zadowoleni. No a takie chili zawsze można sobie dodać. No i w zasadzie bez dodawania na przykład soli czy pieprzu, jak najbardziej to danie można zjeść. Ze smakiem. I z aromatem indyjskim. No, najbardziej to tutaj ciecierzycy tak mocno widać. No i oczywiście ryż. Ryż bardzo dobry, nie jest przygotowany. Ciecierzyca zmiękła. Te inne warzywka też są ok. Jak na danie wegetariańskie i z takimi przyprawami, jak najbardziej jest to ok. A po doprawieniu oczywiście chili jest jeszcze lepsze. Oczywiście do takiego dania zawsze sobie można jakieś mięso dodać, jak ktoś chce. No ale to danie i tak już było wysokokaloryczne, więc nie jest niezbędne tutaj mięso. Co dziwne, o podobnej gramaturze dania, na przykład z mięsem, czasami są mniej kaloryczne od takich dań niby wegetariańskich. Czemu tak jest? To ja nie wiem. Nie zawsze, ale czasami tak. Polecam to danie jak najbardziej. Oczywiście, jeśli ktoś chce samemu sobie to spróbować, cena, gdzie ja sobie to kupiłem, wszystko będzie pod spodem w opisie. Tych dań mam jeszcze troszeczkę więcej. Też dania wegetariańskie, jak i oczywiście mięsne. Na razie zacząłem od tego. No i to wszystko na dzisiaj. Koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął Ciebie żaden film. No i do następnego filmu.